Projekt Zielone Płuca to innowacyjna propozycja spędzenia wolnego czasu w otoczeniu przyrody. Firma Rosmedia we współpracy z Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy dzięki programowi Lech Starter stworzyła projekt, którego celem jest przybliżenie zasobów natury w nowoczesny i niespotykany do tej pory sposób. Aplikacja, która jest składową częścią projektu, jest podzielona na dwie części. Część edukacyjno-ekologiczną oraz część związaną z aktywnością fizyczną. Każda osoba odwiedzająca park może, posługując się swoim smartfonem, zgłębić wiedzę o miejscu, które odwiedza, dbając jednocześnie o swoje zdrowie. Chcieliśmy połączyć innowacyjne technologie z pięknym otoczeniem przyrody. Nasze działania były ukierunkowane od początku na ogród zoologiczny oraz park botaniczny, który jest najpiękniejszym parkiem w Polsce, na pewno największym parkiem w Polsce. Każda osoba może pobrać bezpłatną aplikację mobilną, w której znajduje się mapa parku, dzięki której możemy sprawdzić, co jeszcze zostało nam do zobaczenia. Aplikacja funkcjonuje na dwóch najpopularniejszych platformach. Po wejściu do parku na urządzeniu wyświetlają się informacje dotyczące zoo lub ogrodu botanicznego wraz z krótką historią oraz opisem prezentowanych okazów. W przypadku zoo po dotarciu do pierwszej klatki na smartfonie pojawiają się bardziej szczegółowe informacje dotyczące danego gatunku zwierzęcia oraz ciekawostki dotyczące prezentowanego okazu. Dowiemy się, gdzie żyje dane zwierzę w środowisku naturalnym, co jada, jak często śpi, do jakich rozmiarów dorasta oraz kiedy żeruje. Analogicznie system zachowa się i wzbudzi aplikację, kiedy zbliżymy się do danego drzewa lub innej rośliny w ogrodzie botanicznym. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział razem z firmą Rosmedia w tak dużym przedsięwzięciu, jak tworzenie aplikacji dla Parku Myślęcinek. I dzięki temu każdy, kto przyjdzie do Myślęcinka, będzie mógł rozwinąć swoją wiedzę na temat i zwierząt, i roślin całego ogrodu botanicznego i ogrodu zoologicznego.